3 marca wspominamy błogosławioną Marię Concepcion Cabrera Arias de Armida, znaną powszechnie jako błogosławioną Conchitę, świecką chrześcijankę, wdowę. Maria urodziła się na przedmieściach San Luis Potosi w środkowej części Meksyku 8 grudnia 1862 roku jako 7 z 9 dzieci w zamożnej rodzinie wiejskiej. Od dziecka była wyjątkowo pobożna. W wieku 10 lat pozwolono jej przyjąć pierwszą komunię świętą, co było wówczas niespotykane. Dużo czasu spędzała na modlitwie, czciła Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Już jako dziecko doświadczała nadzwyczajnych łask. Równocześnie była prostą i zwyczajną dziewczyną, szlachetną, ale i złośliwą. Wspominała: nie słuchałam rodziców, biłam braci, kradłam cukierki i owoce. I jak normalna dziewczyna, nauczyła się prowadzenia domu, opieki nad dziećmi, świetnie jeździła konno, grała na fortepianie, uczyła się śpiewu i lubiła uczestniczyć w życiu towarzyskim. Na balu poznała przyszłego męża. W wieku niespełna 22 lat zawarła związek małżeński z Franciszkiem de Armida. Pan Bóg obdarzył ich 9 dzieci. Ich szczęśliwe małżeństwo trwało zaledwie 17 lat. W wieku 39 lat została wdową. Najmłodsze jej dziecko miało wtedy 2 latka. Bardzo boleśnie przeżyła śmierć męża i 2 dzieci. Doświadczała trudu wdowieństwa. Na jej barkach spoczywała odpowiedzialność za utrzymanie rodziny. Bardzo dbała o wychowanie dzieci. W tym też czasie zintensyfikowały się jej doświadczenia mistyczne. Spisywała je. Zostawiła 60 tysięcy stron tekstów religijnych, pisanych ręcznie. W języku polskim dostępna jest książka ojca Filipon, błogosławiona Conchita, dziennik duchowy żony i matki. W głębokim życiu duchowym meksykańskiej mistyczki korzeniami tkwiły dzieła, które przetrwały do dziś. Założyła 2 stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych, wśród nich Zgromadzenie Misjonarzy Ducha Świętego, pracujące w Ameryce Południowej i Hiszpanii. Jednym z rysów jej duchowości była wielkoduszna zgoda na przyjęcie i wypełnienie woli Bożej, choć nie zawsze było to łatwe. Powtarzała: o mój Jezu, co tylko Ty chcesz, ja też chcę. Z umiłowania woli Bożej wypływało umiłowanie Kościoła. W czasie prześladowań Kościoła w Meksyku ukrywała w swoim domu kapłanów i siostry zakonne. Sama kochała Kościół i zachęcała do tego innych, tak pisała. Kochać Kościół to nie znaczy krytykować go, niszczyć, próbować zmienić jego podstawowe struktury, redukować go do humanizmu, horyzontalizmu czy służby na rzecz naturalistycznie pojmowanego wyzwolenia człowieka. Kochać Kościół to współpracować z dziełem odkupienia przez krzyż i tym sposobem sprawić, by Duch Święty przyszedł i odnowił oblicze tej biednej ziemi, by doprowadzić do wypełnienia się zamysłu niezmierzonej ojcowskiej miłości. W beatyfikowanej 4 maja 2019 roku w Guadalupe, Meksykańce, daje nam Kościół do naśladowania żonę, matkę, wdowę, babcię i prababcię rodziny, zwyczajną kobietę, borykającą się z normalnymi realiami życia, która bardziej niż najbliższych ukochała Pana Jezusa i Jego Matkę. W tajemnicy jej osamotnienia pod krzyżem, która kochała Kościół i służyła mu jak mogła. Kościół daje nam w niej wzór kobiety prostej, która skończyła zaledwie 2 klasy szkoły podstawowej, wiernej swoim zwyczajnym obowiązkom żony i matki, heroicznie kochającej Boga i Kościół i zawsze posłusznej Kościołowi w osobie spowiednika. Kobiety wielkiej wiary, która w prozie życia umiała znajdować czas na modlitwę, za żyłą rozmowę z Jezusem. Zmarła w opinii świętości w wieku 75 lat, 3 marca 1937 roku w mieście Meksyk. Módlmy się. Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Conchita odznaczała się miłością i cierpliwością. Spraw przez jej zasługi i wstawiennictwo, abyśmy nieśli swój krzyż wytrwale i zawsze Cię miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.